podziwiamy takie duże formaty. Bardzo trudno jest malować i to, że odważyła się na takie wielkie tematy i że na ten temat w ogóle, który jest niesamowicie trudny. Te obrazy są duże. Nawet ten składa się z dwóch dużych obrazów, jest największy. No i jest chyba takim symbolem tej całej wystawy, czyli lustro. Jest stara kobieta, która pląta się, a jest ewidentnie zagubiona w rzeczywistości. Szlachetna twarz kobiety w pewnym wieku, ale pięknej kobiety, dumnej, godnej. Twarz i szyja na czarnym tle i trochę niżej dłonie. Dłonie robią chyba jeszcze większe wrażenie. Niesamowicie wymowne. To jest ewidentnie kontemplacja. No nie wiem, zastanawianie się nad w ogóle wszystkim, co się kumuluje w tym dojrzałym okresie. Nad mądrością życia, nad głupotą życia. Jakby wszystko się zbiera w tej starości. Ja myślę, że osoby w podeszłym wieku swoje życie analizują. Analizują też i nie swoje życie i żyją też życiem nie tylko swoim, ale innych, że po prostu wszystko jakby się zamyka w tym czasie. A tutaj jest obraz, więc ten obraz jest nieadekwatny do tego, co pewnie dzieje się wewnątrz. Straszny widok, ale jednocześnie taki przyciągający. Ja trochę z siebie w tym widzę. Nigdy nie widziałam obrazów Dorotki, a one są po prostu piękne. Drodzy Państwo, to wspaniała rzecz, że na naszym Wydziale, Wydziale Nauk i Edukacji, mamy artystów. Dzisiaj wielki dzień sztuk plastycznych jest i wernisaż naszej koleżanki, pani doktor Doroty. Ja się wzruszyłam, bo parę osób mi powiedziało, że obraz, którego miałam nie powiesić, że bardzo dobrze, że go powiesiłam, że jest tak intymny, że tak wzruszający, że ludzie siedzą i płaczą. Więc to dla mnie było taką dodatkową motywacją do tego, żeby jednak dalej być we wspólnocie ze starością. Od razu, jak byłam dzieckiem, jak się urodziłam, zawsze była przy mnie babcia Józia. To była taka trzypokoleniowa rodzina w białostockim bloku. Rodzice zajmowali jeden pokój, bracia drugi, a ja z babcią dzieliłam pokój. I do dziś z głębokim takim wzruszeniem wspominam, kiedy czesałam babci włosy. Rzadkie, siwe włosy. To było takim pierwszym wspomnieniem. Była zawsze taka dobra, troskliwa, nie wykazywała żadnej agresji. Zawsze taka tolerancyjna była wobec wszystkich działań, które młody człowiek może sobie powymyślać. Także rzeczywiście babcia była osobą dla mnie bardzo bliską. No i ten moment śmierci, kiedy ona odeszła, był dla mnie bardzo trudny. Ja nawet tak wydawało mi się, że czuję ten moment, kiedy weszłam do domu, tak mi się wydawało, że coś się dzieje, że babcia jest. No i okazało się, że tak, ja miałam wtedy 21 lat, byłam taką osobą, która wchodziła dopiero w życie i ten moment jej śmierci, tej mojej powierniczki wręcz, był takim decydującym i później troszkę się zaczęło zmieniać. Została taka pustka i dalej widzenie starości, widzenie osób, być może poprzez pryzmat babci, ale bardziej nie szukałam osoby babci, a szukałam tej takiej dobrej energii. I nieświadomie te osoby przychodziły same do mnie, one się pojawiały, ale to wszystko od nas zależy, bo te osoby są. To nie trzeba szukać, trzeba tylko popatrzeć i dostrzec obok siebie. Więc też twórczości zaczęły się pojawiać. Pracownia jest nieduża, głównie maluję w surażu. Mam taką pracownię większą, gdzie mieszczę te wielkoformatowe obrazy. Aktualnie będę malowała stopy, portret człowieka, nie tylko twarz, nie tylko ręce, ale właśnie stopy, które można przytulać, można widać będzie, mam nadzieję, na nich taką cieniutką skórę, żyłki, każda żyłka jak droga gdzieś tam wiodąca, no i te ścięgna takie, które aż są takie
żywe, jakby rzeczywiście ta noga miała się podnieść, poruszyć, a z jednej strony jest w spoczynku. No i cóż, maluję teraz farbami olejnymi. Przygotowałam sobie już tak kolorystykę, jeszcze na razie jest porządek. Pracuję na uniwersytecie razem ze studentami. Prowadzę z nimi różnego rodzaju zajęcia artystyczne. Artystyczne takie, w której studenci po raz pierwszy bardzo często zaczynają tworzyć. I jeszcze dodatkowo prowadzę takie warsztaty rysunku i malarstwa i pracuję z młodszą młodzieżą w Domu Kultury, gdzie przychodzą osoby bardzo uzdolnione artystycznie. Osoby, które już mogłyby być na Akademii Sztuk Pięknych, a mają zaledwie 12 lat. I też niedawno moi podopieczni wykonali portrety starszych babć i zamierzam zaprezentować ich twórczość. Teraz właśnie planuję robić z nimi stopy. Stopy. Przerażające. Gawaj człowieka. Robiliśmy ręce, robiliśmy wszystko. Ta kredka nie będzie tak dobra. To jest zwykła kreda. Tutaj mamy suchą pastelę białą. Trochę trudno, ale w każdym rysunku trzeba myśleć, ale w inny sposób. Na przykład tu, że jest tak wszystko graficznie, jak to powiedzieć? Jak się to nazywa? Rysunkowo lub coś takiego, no. Tak, że nie robisz plamą, a robisz kreską, a jednocześnie robisz takie światłocienie i światło. I tak, no tak, coś takiego, no. I z tego powodu trochę jest trudno, ale... Bardzo piękny rysunek. Tak? Taka artystyczna kreska, dynamiczna, a jednocześnie tak uspokajasz. No. Brawo. Jak my to zrobimy? Chyba muszę tylko z mreską najwyraźniej. Okej. Okay. Yes! Powiem o pierwszym takim skojarzeniu. Mieszkałam, kiedy założyłam rodzinę, w domu jednorodzinnym, ale później los mnie znowu rzucił do mieszkania w bloku. Zauważyłam z okna, kiedy mieszkałam na trzecim piętrze, że cały czas w tym kadrze moim, gdzie patrzę, ciągle przychodzą staruszki. Na okrągło, cały czas ja jej widzę, bo one idą wolno. One bardzo często idą z jakimiś siatkami, tobołkami różnymi. Zaczęłam wtedy je fotografować z okna. Powstał taki cykl długi, fotograficzny i takiej relacji. Ten projekt nazwałam Sąsiadki. No bo to były moje sąsiadki, w zasadzie ja ich nie znałam, bo to były takie anonimowe postacie, których nawet nie pokazywałam twarzy, tylko jakby same zarysy tej postaci, często zgarbionej. A w filmie wykorzystałam taki monolog staruszki. Staruszka, która opowiada o swoim życiu. Dobrze, dobrze, do samego ostatniego dnia, ostatniej godziny. Tylko długie pościeli, żeby mieli, bo już długa pościel to nie daj Boże. Jak ja popatrzał tak o leżę dłużej, to mnie tak serce boli, że ja znowu się aż płaczę. Myślę, Boże, i modli się wszystko, ale jednak nie wszystkie jednakowe jest, że chodzące, chodzą pomalutku, tak jak i ja, chodzą pomału, posiedzi, poleży, tak. A ja takie, że leżę, trzeba leżeć, trudno co zrobić. Film trwa 17 minut, ale przez 4 pory roku zmienia się sceneria, zmienia się ubiór i cały czas staruszki przechodzą w takim nieruchomym kadrze. Film jest nudny i takie miałam zamierzenie, bo starość jest nudna, żeby pokazać taką monotonię. I też, żeby poprzez ten film pokazać taką cierpliwość. Czy mam cierpliwość do tego, żeby przetrwać 17 minut filmu, w którym nic się nie dzieje? Nie tylko obserwowałam, że takie osoby są, ale też szukałam ich. I właśnie ta pani Maria, która opowiada o swoim życiu, stała się dla mnie bardzo bliską osobą. Znalazłam ją w domu opieki, ona nie widziała. No, straciła wzrok już na wskutek chyba starości. I w pewnym momencie, kiedy już ten film powstał, ona mi zawsze opowiadała o swoim życiu i ciągle jakby powtarzała się. To były takie powtórzenia i czasami jak słuchałam tych nagrań, które zbierałam, to się okazało, że czy to nie jest ten sam kadr, prawda, tego monologu, a okazywało się, że nie, że to jest tymi samymi nawet słowami opowiedziane. No i któregoś razu przyjechałam do tej pani Marii i okazało się, że jej nie ma. Jakaś taka pustka się wydarzyła, bo puste łóżko. Często jest tak, że przychodzimy do szpitala i nie ma tej najbliższej osoby. I później poszłam do innego skrzydła
tym domu i okazało się, że Maria żyje. Także no, została przeniesiona. To było dla niej straszne, bo potraktowana była tak naprawdę przedmiotowo, bo osoba, która nie widzi, zostaje przeniesiona do innego pokoju. Ona wie dokładnie krok po kroczku, jak ma dojść do łazienki, a tu nagle znowu została w nowym świecie. Także no, takie wzloty i upadki bliskości z człowiekiem. A to widzisz, jak ja sama, już setka leci, 95 czy 6 lat i jeszcze nie ma takich marszczków bardzo. Woda i mydło. Kiedyś tego nie było, że to było, czemu nie było, ale wody był ładnie, wyglądał, to po co jeszcze twarz marnować i tak ładna. Kiedy tam przychodziłam do tego domu opieki, żeby rozmawiać z tymi osobami, poznawać je bliżej, myśliłam, że mogłabym pokazać ich piękne dłonie. Dłonie, które są jak pergamin, dłonie, na których widać całą historię ich życia, które są portretami w zasadzie. I zaczęłam fotografować te ręce. Oprawiłam je w takie ramki po obrazkach. Pokazywałam kilkadziesiąt takich dłoni skierowanych w górę. One w zasadzie spoczywały na kolanach albo gdzieś na stole, na pościeli, ale specjalnie skierowałam je na wystawie w górę. Jednocześnie te same dłonie zaczęły pisać marzenia. Poprosiłam, żeby napisały, o czym marzą. Marzenia były przeróżne, bardzo głębokie. Tutaj właśnie mam taki dzienniczek. Mam wiek stary, życie płynie, smutno bez rodziny, stale tęsknię za nią. Helena, 1910 rok. No i takie różne marzenia, które były odręcznie pisane w dzienniczku. Powiększyłam do wielkoformatowych tapet i wytapetowałam ściany galerii tymi marzeniami. Kiedy byłam też tam w domu opieki, znalazłam taką 90-letnią panią, która haftowała, więc jednocześnie też obcując z nimi, znalazłam takie różne książeczki, w których odnalazłam modlitwę panienki o dobrego męża. Tak przewrotnie poprosiłam starszą panią, tę 90-letnią, aby wyhaftowała na wielkim prześcieradle modlitwę panienki o dobrego męża. No i tutaj ten tekst jest bardzo piękny. Jeżeli wolą Twoją jest, bym znalazła sobie dobrego męża, jeśli żyje już gdzieś ten człowiek, który mnie szuka, z którym będę mogła się połączyć, ojciec moich dzieci, otocz go opieką. Niech pozostanie czysty, niech będzie opanowany i szlachetny, dla Ciebie i dla mnie. Zachowaj także mnie dla niego. Zasiej dobre ziarno w nasze serca, teraz w wiośnie naszego życia. Wzmocnij je, by nasz przyszły dom był bogaty w Twe łaski. No i to było takie przewrotne, bo staruszka to haftowała, a nie młoda panienka. I to prześcieradło, wyhaftowane niebieską nitką, też powiesiłam w galerii, tak naprzeciwko tych tapet marzeń. Dołączyłam do tego dłonie, także to były bardzo często różnego rodzaju aranżacje. No, pierwsza odsłona była w Muzeum Karnego w Białymstoku, a później inne też miejsca i w Białymstoku, i w Toruniu, i w Łodzi, w Koszalinie, i w Sanoku. Tak jakby w różnych miejscach staram się pokazać też i zobaczyć też odbiór, jaki jest w innych miejscach Polski, w innych miejscach też takich mniejszych, bo też pokazywałam pracę Białowieży i też między innymi byłam zainteresowana, czy to, co robię, to nie jest tylko takim osobistym wyznaniem, ale czy to też może w jakiś sposób być odebrane, tak jak ja bym też myślała. Z tego, co słyszę, to nawet czasami jestem zaskoczona i wzruszona, że ta wrażliwość w człowieku istnieje i cały czas ta potrzeba bliskości jest w każdym z nas. Obecnie maluję. Wróciłam, bo zawsze lubiłam malować, ale zaczęłam malować duże obrazy, takie wielkoformatowe, obrazy, które też mówią o starości i mówią w taki sposób najbardziej bliski, ponieważ dotyczą najbliższej mi osoby, to jest moja mama. Moja mama, która teraz, tak jak kiedyś babcia Józia, jest staruszką. Minęły lata i jakby koło się zatacza. Wystawę zatytułowałam Lustro. My możemy w to lustro spojrzeć, bo ten czas płynie i niedługo my będziemy wyglądać podobnie.
Nawet zastanawiałam się, czy mogę pokazać tę wystawę, czy mogę ją zorganizować, które obrazy wybrać. Może niekoniecznie wszystkie pokazałam. Chciałam zasugerować taką najbliższą czułość, tkliwość, też to, że skóra nasza się też zmienia, że oczy, które patrzą, są taką głębią i widzą więcej niż mówią słowa. Mama jest po dwóch udarach, więc wymaga stałej opieki. Opiekuje się nią mój brat głównie. Brat pisze książki, jest pisarzem, ale pracuje w domu. Specjalnie zrezygnował też z pracy zawodowej. Ja nie zrezygnowałam z pracy zawodowej, tylko bywam. Czasami biorę mamę do siebie, do domu i bardzo uwielbiam te momenty. Ja też mam ten przykład taki, że nasz syn bardzo często odwiedza babcię. Nie tylko babcię, która jest chora, ale babcię, która jeszcze jest w pełni sił, chociaż już prawie ma 87 lat i uwielbia z nią spędzać czas. Razem z nią tworzę książkę kucharską na bazie tego, co babcia wykonuje w domu i wykonywała wcześniej i zbiera przepisy, robi jakieś różnego rodzaju dokumentacje, jakieś drzewa genealogiczne, nagrywa długie teksty, opowieści, zbiera zdjęcia. Także to jest miłe, że młodzi się integrują ze starszymi osobami. Mama uczestniczy w moich projektach, uczestniczy też często w kręconych przeze mnie filmach, w różnego rodzaju zdjęciach, pozuje mi, kibicuje, jest jakby pełna taka oddania, jest świadoma, może teraz już mniej, bo już coraz bardziej jest schorowana i po prostu jest starsza. Natomiast zawsze z oddaniem towarzyszy i każde działania, jakie podejmuje, ona jest pełna ufności, czuje się bezpieczna, wie, że nie wykorzystuje jej wizerunku w sposób jakiś niestosowny, tylko zawsze z tą taką czułością i z szacunkiem. Teraz ma dłonie zupełnie inne niż kiedyś. Kiedyś była taką silną, bardzo zgrabną kobietą. Miała bardzo dużo energii i siły i radości życia. I teraz też jest pogodna. Tylko ta pogoda ducha się zaczęła troszeczkę zmieniać, bo wiele rzeczy nie pamięta, o wiele rzeczy ciągle pyta. I tak wzruszające jest też to, że ona pyta, czy ona nie przeszkadza. Kiedy ją maluję, to bardziej jeszcze wnikliwiej się przyglądam jej ciału, które zaczęło się zmieniać, gdzie skóra zaczęła być bardzo cieniutka, tak cieniutka, że aż przeźroczysta, przez nią widać wszelkie żyłki, jakieś takie zsinienia, jakieś starcze zmiany kolorytu, bardzo takie kruche kosteczki, cieniutkie. Jak się przytula taką osobę, to czuje się, że to życie wygasa. Że jest takie gdzieś patrzące w inną stronę, a jednocześnie jest obecne. Także na takim progu przejścia. Nie wiem, jak to będzie, jak mama odejdzie. Natomiast ten moment, kiedy się tworzy, na pewno jest takim zatrzymaniem. No to jest tak, że kiedy zajmuję się tą tematyką, to próbuję oswoić starość. Próbuję wniknąć bardziej, głębiej, w jakiś sposób przyzwyczaić się do niej, zaobserwować, że ona jest. U siebie to nawet lubię, jak się gdzieś tam pojawił jakieś zmarszczki czy jakiś siwy włos. I też wiem, że starość może być różna, bo w różny sposób ludzie się starzeją. Jest łagodność, ale może być też zgorzknienie, może być agresja. Ja patrzę na starość takim łagodnym wzrokiem. Wydaje mi się, że miejmy nadzieję, że nie będę tak się starzeć, że będę uciążliwa dla otoczenia. Natomiast starość chyba ma w sobie te uroki piękne. Był to reportaż Joanny Sikory Na brzegu życia. Opowiadała Dorota Świdzińska.